Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj odpytajka. Czasownik sich erholen, odpoczywać. Czyli przyrobimy i czasownik, i jednocześnie przypomnimy sobie, jak zachowują się czasowniki zwrotne w odmianie. Zapraszam na film. Pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie tutaj powiedzieć, to jest to, że czasownik sich erholen, odpoczywać, że on jest w niemieckim zwrotny. Czasownik zwrotny oznacza, że ma zaimek zwrotny sich. Może kojarzycie, jeżeli nie, to pasowałoby. Takie czasowniki jak sich freuen, cieszyć się, sich kämen, czesać się, sich interessieren, interesować się. One są łatwe do zapamiętania, ponieważ są zwrotne i w niemieckim, i w polskim. Natomiast sich erholen jest zwrotny tylko w niemieckim. Nie? Czasownik odpoczywać nie ma w sobie zaimka, nie zawiera zaimka zwrotnego się, odpoczywać się. To nie ma sensu. Dlatego z tym czasownikiem myślę sobie, że jest pewien problem, żeby go zapamiętać, ponieważ porównując do polskiego, my jako Polacy, porównujemy do polskiego, nam się to nie zgadza. My się z tym czasownikiem trochę kopiemy, trochę się kłócimy. Ten czasownik, tłumacząc na polski, odpoczywać i co brakuje, dopowiadamy sobie dziś to się, które nam w ogóle nie pasuje. Także ten czasownik jest dosyć dyskusyjny, problematyczny, właśnie z tego względu, że jest zwrotny po niemiecku, ale po polsku nie. Druga kwestia przy tym czasowniku to jest czasownik nierozdzielnie złożony. To znaczy, on zawiera w sobie czasownik holen z przedrostkiem ea, erholen. Czasowniki z przedrostkiem ea są nierozdzielnie złożone. To znaczy, gdy odmieniacie je przez osoby, to ea się nie odkleja, nie wpada na koniec zdania, na koniec czasownika, czy w jakikolwiek inny sposób. Po prostu się odmienia ich erhole mich, du erholst dich. I niniejszym moglibyśmy przejść już do odmiany tego czasownika przez osoby. I teraz tak. Zwykle tak to robię. Gdy wprowadzam czasownik zwrotny, mam taką swoją kolejność. Mianowicie, na pewno kojarzycie, w szkołach jest tak, że jest, jak jest wprowadzany zwrotny, gdybyście mieli czasownik sich erholen na przykład, no to macie, że ich, du, es, jest, wir, ja, sie, nie? Ja, ty, przez wszystkie, liczba pojedyncza, jeden, pierwszy, trzeci, liczba mnoga, pierwszy, drugi, trzeci, osoby po kolei to się robi. Ja mam swoją inną kolejność. Mianowicie, gdy wprowadzam czasownik zwrotny, to, bardzo ważne, zaczynam od odmiany tego czasownika w trzecich osobach liczby pojedynczej i mnogiej. Czyli on, ona, ono, my, oni, one i też państwo. Te zaimki biorę jako pierwsze. Kto mi powie, jaka jest wspólna cecha tych wszystkich zaimków? Co się dzieje z zaimkiem zwrotnym? Słuchajcie, wszędzie przy tych zaimkach jest zwrotny sich. Ok? To jest ważne, żeby zapamiętać. Że jak uczycie się ich, du, ea, via, ia, sie, tak jak w szkole zwykle, w podręcznikach, bo nauczyciele, z całym szacunkiem dla waszej pracy, ale no musicie się tych podręczników trzymać. Natomiast ja tą kolejność zmieniam po to, żeby pokazać uczniom najpierw, przy których zaimkach jest sich. Że nie musicie myśleć mich, dich, zrozumiecie, uns i euch. To zostawiamy na później. Najpierw, kiedy jest sich? Trzecia osoba liczby pojedynczej i mnogiej. Weźmy się za pojedynczą. On odpoczywa. Er erholt sich. Er erholt sich. Ona odpoczywa. Sie erholt sich. Sie erholt sich. Ono odpoczywa. Es erholt sich. Es erholt sich. Oni odpoczywają. Sie erholen sich. Sie erholen sich. One odpoczywają. Sie erholen sich. Pan odpoczywa. Sie erholen sich. Czy pan odpoczywa? Erholen Sie sich. Państwo nie odpoczywacie. Sie erholen sich nicht. Sie erholen sich nicht.
OK, tu mamy liczbę pojedynczą zwrotnego zyś. Przy tych zaimkach jest zawsze zyś. To jest, myślę, że bardzo ważna cecha. No to pytanie, gdzie się zmienia zaimek zwrotny, słuchajcie. Zaimek zwrotny zmienia się przy liczbie pojedynczej pierwszej, przy drugiej, pierwszej i drugiej liczbie pojedynczej, czyli ja i ty, czyli ich i du, oraz przy drugiej, pierwszej i drugiej liczbie mnogiej, czyli my i wy, wir i ja. Przy tych zaimkach zmienia się zaimek zwrotny. Jak to działa? Ja odpoczywam. Ich erhole mich. Ich erhole mich. Już jest mich, tak? Nie może być ich erhole sich. To już jest, nawet tego nie piszę. To już jest błąd, to już jest nie to, nie ta osoba. Jest ich erhole mich. Du erholst dich. Du erholst dich. Przy du pojawia się dich. To są takie pary, patrzcie. Tam, gdzie jest ich, pojawia się mich. Tam, gdzie jest du, pojawia się dich. Podobnie tworzy się, znaczy podobnie, w sensie, że trzeba dopasować do zaimka osobno, przy zaimku my i wy. Czyli my odpoczywamy. Wir erholen uns. Wir erholen uns. A wy odpoczywacie. Ihr erholt euch. Ihr erholt euch. Nie? Czy znowu mamy pary? Skoro pojawia się my, wir, to jest uns. Skoro pojawia się ja, to jest euch. To jest niejako wszystko, jeżeli chodzi o odmianę taką podstawową. Natomiast mój komentarz, moja uwaga, słuchajcie. Bardzo dużo osób, tworząc, jakby mając temat czasowników zwrotnych na lekcji jako pierwszy temat, nie mieliście wcześniej, nie znacie odmiany, wiele osób mówi, zaraz, przecież ich, dich, sie, du, dich, wir, uns, przecież to brzmi jak zaimki osobowe w akusatywie. Nie? Mieliście takie skojarzenie? Na przykład ja widzę ciebie, ich sehe dich, a ty widzisz mnie, du siehst mich. I teraz bierzemy te zwrotne i robimy z tego zdania ich erhole mich. Du erholst dich. Tak, no bo to wygląda jak zaimek osobowy w akusatywie. No i po części to jest właśnie takim zaimkiem. Natomiast cała zabawa zaczyna się wtedy, gdy dochodzimy do trzeciej osoby. Er, sie i sie w liczbie mnogiej. Nie? I tu już przestaje być to zaimkiem osobowym w akusatywie. No bo gdybyśmy się oparli, to byłoby er, ihn. Ja widzę, on widzi go. Er sieht ihn. Er sieht ihn. A ona widzi ją. Sie sieht sie. Natomiast tutaj to są osobowe w akusatywie. Ok, natomiast zaimki zwrotne w trzeciej osobie nie odmieniamy jako in, sie, sie, jak w akusatywie, tylko sich. To, co zrobiłem w tej części filmu pierwszej. To jest bardzo ważna cecha tych czasowników. No dobrze, pobudujmy sobie trochę zdania w czasie przeszłym. Teraz taka część dla bardziej zaawansowanych. Czasy przeszłe. My odpoczywaliśmy nad morzem, ponieważ tam mieszka nasza ciocia. Jest dylemat, jest dyskusja, jaki ma być, jakie morze tam użyć. Użyjmy Morze Bałtyckie, die Ostsee. Czyli tak, odpoczywaliśmy nad Morzem Bałtyckim, ponieważ tam mieszka moja ciocia. Wir haben uns an der Ostsee erholt, ponieważ tam mieszka moja ciocia. Denn meine Tante wohnt da. Meine Tante wohnt da. Gdybyśmy chcieli to samo zdanie użyć z weil, zabrzmiałoby to Wir haben uns an der Ostsee erholt, weil meine Tante da wohnt. Oni odpoczywali w górach. Kolejne zdanie. Oni odpoczywają w górach, dopóki mogą. Mogą, w sensie mają dojazd, mają samochód, są na tyle sprawni, żeby dojechać sobie tutaj czy pociągiem, czy samochodem. Oni odpoczywają w górach, dopóki mogą.
uwaga, Sie erholen sich im Gebirge, solange sie können. Solange sie können. Solange mówi, że dopóki coś będzie trwało, będzie trwała inna czynność, czyli odpoczywanie gdzieś tam. Mimo że była piękna pogoda, oni nie odpoczęli. Obwohl es schönes Wetter gab, haben sie sich nicht erholt. Obwohl es schönes Wetter gab, haben sie sich nicht erholt. Mimo że w takich przemówieniach, wykładach trenerów osobistych, coachingowych, te rzeczy, pada takie pytanie, czy Pan potrafi odpoczywać? Nie? Czy potrafi Pan robić tak spędzać czas, że Pan faktycznie się relaksuje, odpoczywa? Czyli pytanie, czy potrafi Pan odpoczywać? Jak to zabrzmi po niemiecku? Können Sie sich erholen? Możemy tutaj to wzmocnić, czy Pan naprawdę potrafi odpoczywać? Können Sie sich wirklich erholen? Było tak głośno, że ona nie odpoczęła. Es war so laut, dass sie sich gar nicht erholt hat. Es war so laut, dass sie sich gar nicht erholt hat. Spędziliśmy tam tylko 2 dni, mimo to odpoczęliśmy. Uwaga. Wir haben da nur 2 Tage verbracht. Trotzdem haben wir uns erholt. Trotzdem haben wir uns erholt. Trotzdem daje szyk przestawny, czyli zaraz po spójniku, trotzdem musi być czasownik. W tym przypadku posiłkowe haben. I teraz część dla orów. Konjunktiv pluskvamperfekt. Życzenie. Życzenie nierealne. Mówimy o wydarzeniu, które miało miejsce, które się już wydarzyło i już się więcej nie wydarzy w związku z tym, dlatego jest gramatycznie patrząc nierealne. I teraz konjunktiv pluskvamperfekt, słuchajcie. Przypuszczenie nierealne. Przypuszczenie, które mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce, czyli były, w związku z tym są nierealne, w związku z tym potrzebujemy pluskwę, żeby to zbudować. Pluskwę w takim żargonie germanistów, pluskvamperfekt. Ciąg myślowy chcę Wam przedstawić. Ona tam była 3 dni. Sie war da 3 Tage. To był bardzo krótki czas. Das war eine sehr kurze Zeit. Ona w ogóle nie odpoczęła. Sie hat sich gar nicht erholt. Gdyby została tam dłużej, odpoczęłaby. Naprawdę, naprawdę by odpoczęła. Gdyby została tam dłużej. I teraz słuchajcie. W związku z tym, że cała ta historia jest w przeszłości, była, spędziła, pozostała i tak dalej, dzisiaj mówiąc o tych wydarzeniach z przeszłości, musimy włączyć konjunktiv pluskvamperfekt. Czyli konstrukcję, w której mówimy, przypuszczamy, co by było, gdyby się to nie wydarzyło wszystko. Gdyby została tam cały tydzień, na pewno by dobrze odpoczęła. Wenn sie da die ganze Woche geblieben wäre, hätte sie sich wirklich erholt. Hätte sie sich wirklich erholt. To nie jest live, to nie jest vlog o koniunktywie pluskvamperfekt, ale widzicie zdanie, których sytuacyjne, nie? W którym mamy geblieben wäre. Dlaczego wäre? No bo war. A war to jest pluskvamperfekt. A wäre to jest konjunktiv pluskvamperfekt. Dlaczego taka konstrukcja? Ponieważ geblieben wäre ma wskazywać na to, że to, o czym mówimy, już było. Że to się wydarzyło i konsekwencje wpływające na dzisiaj też mają być tak oddane, tak wyrażone. Ktoś do kogoś mówi,
źle wyglądasz. Du siehst schlecht aus. Tak mówią przyjaciele do siebie. Musisz odpocząć. Du musst dich erholen. Du musst dich erholen. Słuchajcie, wszystko w temacie czasownika sich erholen, jednocześnie w temacie czasowników zwrotnych, bo ten temat tutaj jest naturalnie przyklejony. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ te osoby będą miały dostęp, tak sobie wymyśliłem, zobaczymy, na ile to mi się będzie utrzymało, będą miały wcześniejszy dostęp do premierowych odcinków, nie wiem, z tygodniowym, może z dwoma tygodniami wyprzedzenia. Nie? Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Ja Wam dziękuję, zapraszam do też zapoznania się z treściami, które mam w opisie i w komentarzu. Robię lekcje na live'ie, zrobiłem lekcje online na Quizlecie. Nie chcę teraz za dużo mówić, już dużo o tym mówię cały czas na każdym filmie. Naprawdę, jeżeli jesteście w jakimś punkcie języka niemieckiego i potrzebujecie kopa, żeby coś się zaczęło dziać więcej z niemieckim Waszym, dajcie znać. Dajcie znać, Wam coś. Coś mogę doradzić, coś Wam udostępnię, zobaczycie, na ile to działa i oby do przodu. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie, hej!